Kostka z Cyclone Boys, Fei Chang, przychodzi do nas w znanym już dla tej firmy w pudełku. Razem z nią dostajemy oczywiście instrukcję, jak taką kostkę ułożyć. Wymiary tej kostki to około 50 mm. Kostka jest w wersji na kolorowym plastiku, więc nie posiada naklejek. Sam plastik jest bardzo ładny. Wykorzystano tutaj już też kolory dość nietypowe, ponieważ niebieski mamy tu strasznie ciemny. Pomarańczowy, zielony i żółty za to wyglądają prawie jak te na kamizelkach odblaskowych. Sama kostka porusza się niezwykle dobrze, co jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Super feeling, jest ona względnie cicha, ale porusza się przede wszystkim gładko. Może czuć tam jakieś lekkie haczenie, ale nie stawia ona żadnego oporu. Jest bardzo, bardzo szybka. Co do budowy wewnętrznej, nie ma tutaj raczej nic dziwnego, nic takiego fascynującego. Jest ona bardzo prosta i to no naprawdę bardzo prosta, ale elementy wewnętrzne nie są barwione w żaden sposób, co też na pewno wpływa na poruszanie się kostki. Pod każdą ścianką znajdziemy oczywiście śrubę do regulacji. No a co do płynności, ścinanie zakrętów jest na poziomie bardzo wysokim, ponieważ mamy tutaj 45 stopni w standardową stronę. Jeśli troszkę byśmy ją poluzowali, ścinałaby nawet trochę więcej. W przeciwną stronę około 2 trzecie klocka. Nawet trochę więcej. No tutaj jest naprawdę ten martwy punkt minimalny, ale co jest dobre, kostka nam się nie rozjeżdża w żaden sposób. Jest ona zbita, więc nie powinna nam popować. Kostka Fei Chang jest naprawdę świetną dwójką, nastawioną zarówno na szybkie układanie dla zaawansowanych speedcuberów, ale jest też świetna dla początkujących, ponieważ strasznie łatwo ją opanować, pomimo jej szybkości i płynności.